Wiesz, czego bym nie chciał? Żeby nasza konferencja była zorganizowana dla pieniędzy. Typie, ale ty masz kanał dla pieniędzy. No tak, ale wiesz, pierwsze półtora roku to ja zarabiałem 1400 zł. Ja go nie otwierałem dla pieniędzy, tylko otworzyłem go, żeby pokazać, że w zawodach takich jak policjanci, tak, bo robiłem odcinki, ile zarabiają policjanci, ile zarabiają strażacy i tak dalej, że wszyscy gdzieś tam żyjemy dla tych pieniędzy niestety i że świat się kręci wokół pieniądza. I to mnie najbardziej wkurza. Jadę na konferencję i wychodzi prelegent i mówi, co robić, żeby zarabiać 2000 więcej. Albo mówi, zadajcie sobie ważne pytanie, ile chcecie zarabiać. Jak mnie szlak trafia, to nie jest ważna sprawa. Najważniejsze pytania to, co chcesz w życiu robić. I dopiero potem to robisz, a nie dla pieniędzy. Te pieniądze w ogóle nie mają żadnego znaczenia. Firmę to się powinno zakładać po to, żeby coś zmienić. Świat zmienić, swoją branżę zmienić, zrobić coś nowego, zrealizować swoją pasję. Wtedy chce się pracować, a nie, że przychodzi gość do pracy, bo zarabia tam, nie wiem, 10-15 tysięcy, to jest sens jego życia. To w ogóle nie daje żadnej motywacji. Potrzebujemy tam ludzi, którzy chcą wejść na szczyt, chcą wejść na Everest, chcą zbudować dużą firmę, chcą zostawić po sobie coś ważnego, chcą wprowadzić, nie wiem, nowy produkt, zmienić oblicze danej branży, chcą zrobić coś wielkiego. I takich ludzi chcemy na tej konferencji. I tylko tacy ludzie wejdą na Everest.